Nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od 9 do 10 wersetu. Zwrócenie się ku Bogu. Wierzący w Tesalonice odwrócili się do Boga od wszelkiego rodzaju bożków. To pokazuje tajemnicę zbawienia tych nowych wierzących. Prawdziwy i żywy Bóg przyciągnął ich w tak potężny sposób, że bożki całkowicie zniknęły z ich pola widzenia. Prorok Izajasz wyraźnie pokazał, że Bóg jest źródłem dającym i podtrzymującym życie, jak uczy nas Izajasza 41. Nikt nie może się z Nim równać. Żywy Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jest wyjątkowy, zawsze troszczy się o rozległy wszechświat. Leczy skruszonych w sercu i opatruje ich rany, bo tak uczy nas Słowo Boże, zapisane w Psalmie 147, wersecie 3. To pokazuje, jak wielki On jest. Bóg zlicza liczbę gwiazd, nazywa je wszystkie po imieniu. Tak przecież mówi nam Psalm 147, werset 4. Wielki jest nasz Pan i wielkiej mocy. Jego zrozumienie jest nieskończone. Tak informuje nas Psalm 147, werset 5. Wszechwiedzący, wszechmocny, wszechobecny. Co więcej, Pan podnosi pokornych, bezbożnych strąca na ziemię. Tak jak uczy nas Psalm 147, werset 6. Jego troska o pokornych i łagodnych jest zdumiewająca. Zawsze w zgodzie z Jego sprawiedliwym sądem. Jego miłość jest zgodna ze światłem, a Jego światło z prawdziwą miłością. Z Bogiem nie ma kompromisu, ani nie ma możliwości porażki z tym, który jest światłością i miłością. A tak przecież uczy nas pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 5 oraz czwarty rozdział, 8 werset. Jak wielki jest nasz Bóg, Bóg żywy, dawca życia, który wskrzesza nawet umarłych, dlatego zwróć się do Niego. Zwrócenie się ku Bogu. Nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, który wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.